Hej, cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Nie zamierzałem tutaj robić nagrania, ale patrzcie jaka burza mi się tutaj trafiła. Przy wolcie 76 właśnie. A zrobimy sobie, tak jak widzicie, główną misję z głównego wątku fabularnego i tak myślę, że pójdę sobie właśnie z tego volta 76 i zajdę do tej chatki tutaj browarniczej. No i tak myślę, ponieważ muszę się dostać tu, żebym zwiedził tereny właśnie tutaj. Poszedł może, no nie wiem, czy tą drogą w tą stronę. Okej, bo tutaj zwiedziłem, czyli tędy, czyli tu chyba pójdziemy sobie może do tego rozwidlenia, tu gdzie jest to wielkie koło. Potem bym, słuchajcie, tu szedł wzdłuż tej drogi może. Albo poszedł po prostu tutaj na wprost. Bo tutaj jest jeszcze to i ta latarnia. Tego też chyba nie zwiedzałem. Tych terenów tutaj położonych w ogóle. O, tego fragmentu zupełnie nie widziałem. Także myślę, że mógłbym w tym odcinku albo dotrzeć tutaj do tych rejonów. Także pójdziemy chyba sobie tutaj w tą stronę. Najpierw może tej chatki i taki jest plan. Także zapraszam na odcinek, ja już się będę mniej odzywał tutaj, bo właściwie nie chciałem nawet robić tutaj tego nagrania, no ale ponieważ taki fajny widok jest, no to postanowiłem jednak, że to nagram.
schütze und diene. Übergebe überschüssiges Holz an zuständigen Menschen. Weitere Holzproben sind derzeit nicht verfügbar. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen.
No, troszeczkę może skomentuję też tych rzeczy, które tutaj się dzieją. Widzieliście, że tutaj do tej Brauerei, do tej browarni, no, potrzebne są dodatkowe, całkiem duża ilość tych składników. No, mógłbym to wszystko zrobić, myślę. Tylko bym musiał się udać z powrotem do obozu, ale to dużo nie, bo jest potrzebna kukurydza, wydaje mi się, Abgekochteswasser, czyli woda. Tutaj mamy trochę rzeczy. Ciekawe, co będzie na samej górze. No, sporo rzeczy. Niestety się nie udało. O, proszę. Czy możemy tutaj... Jej, nie wiedziałem, że można coś takiego zrobić. Czyli możemy po prostu tutaj sobie, kiedy się spniemy, w ogóle by się przydała lornetka. Ale tutaj widzę, że jeszcze można... Zobaczymy. A no właśnie, tu żeśmy znaleźli, tu Zendeturm na przykład. Dobra, trzeba będzie zejść na dół albo się udać do obozowiska. Myślę, że tak zrobimy. Do kempu zbierzemy trochę maize. Zrobimy sobie chyba ten filtr, żeby mieć Abgekochteswasser. To dobrze byłoby mieć Aufbereitetswasser. Nie wiem, czy ona jest... tylko czy z niej da się zrobić. Zbierzemy tutaj trochę rzeczy. Klingenkorn może się przydać. Majs na pewno. I ja tutaj jeszcze mógłbym posadzić trochę rzeczy.
Gdzie tu mamy naru? Tu. Tu mamy majs, to posadzimy może ze dwie. To się też przyda. Dobra, zobaczę, czy ja mogę filtr tutaj też wykonać. Bo bauplan to mam na filtr, tylko gdzie ja filtr mogę zrobić? Zaraz zobaczymy. Okej, okay, Abgekochte z Wasser mogę tutaj je zrobić. Schmutzige z Wasser. Skąd ja mogę wziąć? Apotheker ja potrzebuję rank pierwszy. Schmutziges Wasser. Skąd ja mogę wziąć? Cię zobaczymy. Zejdę tutaj do tej wody. Zobaczymy, czy to się tak da. No, skakuj, kolego. No nie, nie mam. Czy jak zrobić wodę? Czekajcie, może to będzie tutaj. Kochstacjon. Schmutziges, jak zrobić tą brudną wodę? Nie wiem. No będzie potrzebna nam. Nie mam tutaj żadnej. Diverses Notizen Schrott. Czy ja mam tutaj jakieś bieflasze? Czekajcie, te butelki spróbuję. Może do tych butelek da się nabrać trochę wody, bo kurczę, jakoś to powinno działać. Zaraz zobaczymy. Myślę, że to, że tu jestem na dobrym tropie. Dobra, czyli już chyba wiem, jak to się, żeby to trzeba mieć puste butelki. Puste butelki po prostu napełniamy wodą, byle gdzie. Tylko trzeba mieć właśnie puste butelki, dlatego się przydaje zbierać trochę tych rzeczy. Gdzieś tu miałem beer flaschen. Dodamy jeszcze z, nawet z 10 weźmiemy. Nie wiem, ile ja tego mam. Zobaczymy. Osiem. Dziewięć. A, czyli każda taka jedna
11, 12, a może to i nie jest potrzebne, tylko po prostu trzeba. Wydaje mi się, że nie, że tutaj nie trzeba tych butelek, że źle myślę. Te butelki można z powrotem tutaj wrzucić. Gdzie one są? Beer flaszki tutaj. Właśnie, zrobimy teraz abgę kochtę z wasa, bo ja potrzebuję to. Dobra, nie wiem co tam jeszcze było potrzebne, ale na pewno była ta kukurydza. Zaraz ją tu zbierzemy. No. Akurat nie ma więcej. Może tu też nie ma. Trochę mało mam tej kukurydzy. Jeszcze nie zdążyła wyrosnąć. No ale to trudno. Teraz tak, do... Ile to by kosztowało? 16? Nie, to tutaj do Volta się przeniosę za darmo. Bo do Volta i do Kempa mamy podróż darmową. To warto wiedzieć. No i z tego Volta tutaj do tej chatki sobie szybciutko przejdę. Zobaczymy, jak z tymi alkoholami jest. Ta maczeta to może mi nie za bardzo potrzebna była. Ogólnie mamy to. Postrzelamy z tego sobie do tych tutaj chrabąszczy. To prawdopodobnie znowu będą, albo może... Może i nie. Nie, chyba nie ma już ich. Dobra. No zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, czego my nam potrzeba, czego mamy, co nie mamy. Dobra, no i możemy zrobić beer. Spirituosen o mais jest potrzebny, żeby zrobić bourbon na przykład. Wódka jeszcze, wine. Zobaczymy z tym najpierw, Rajfcu Bio. Kurczę, a może byśmy zrobili tego bourbona? By trzeba było majs jeszcze zebrać gdzieś. Brakuje trochę. Niestety tutaj nigdzie majs nie rośnie. W pobliżu. Dlatego warto sadzić ją. Z tego nic nie ma. Ale to zbierzemy. Zobaczmy, może tutaj jeszcze posadzili gdzieś w pobliżu. Też no nie widzę.
Dobra, wrócę się jeszcze raz tutaj, żeby zrobić tego bourbona. Zrobimy coś lepszego od razu niż piwo samo. Nie wiem, ile czasu trzeba czekać, aż ta kukurydza dojrzeje. Ale myślę, że nie aż tak długo, jak normalnie oczywiście. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu minut, czy kilku minut. O, już mamy, super. Widzicie, mamy już w ogóle chyba nie tylko majs będzie, bo mamy i to. Tutaj tylko jedna. A tutaj na dole były też. Muszę ich więcej posadzić. Po prostu mieć całą taką plantację tej kukurydzy, no bo mamy tylko jedną. Potrzebne są, zdaje się, że dwie. Więc trzeba poczekać, aż one, no, urosną jednak. Teraz jak znajdę jakiś tutaj też po drodze tej kukurydzy, trochę to narwę jej i tu się teleportuję, żeby posadzić większe te pole, żeby było. A, no oczywiście tutaj zrobiłem sobie nowy Profi Einbrecher. Tutaj mamy plus jeden, czyli drugi poziom mamy włamywacza. I dodałem jeden punkt do percepcji, a poza tym zrobiłem sobie tutaj już w końcu tłumik na tą broń. No i zobaczymy, jak tutaj będzie. No, na razie strzela może trochę nawet gorzej niż z tych impro, bo impro jednak dodawał mi, podejrzewam, że miałem dodatkowy skill do tego impro. Gdzieś on tutaj pewnie jest. Tutaj właśnie 20% do precyzji. No właśnie. Dlatego te impro, mimo że on ma mniejsze obrażenie, jakoś lepiej się nim mi strzelało. Mogę go jeszcze zabrać tutaj, stąd, zanim ruszymy, bo go, powiem szczerze, że odłożyłem, ale... Okej, okay, za dużo waży mnie teraz. No właśnie, dlaczego, to nie wiem. Co ja tak dużo rzeczy noszę? Zobaczymy, czemu tak jest. A, bo do broni sporo rzeczy pobrałem. Chyba jakieś maczety, nie maczety. No, na przykład Kampfmesser. Ten pistolecik niepotrzebny. No to powinno być 170. To też... kurczę, mało. Rider Rüstung. To też można... wywalić. Dobra, jak to wygląda teraz? Już tu wyrosło trochę tej kukurydzy, no jeszcze nie, kurza twarz. Klingenkorn mamy. Ale ta kukurydza jeszcze mnie tutaj nie obrodziła, no. Tutaj mamy też wodę.
Nie wiem, gdzie to można jeszcze znaleźć kukurydzę. Gdzieś na jakimś polu uprawnym, ale... Wiecie, takie pole uprawne, to mi się wydaje, że ja widziałem gdzieś tu. Teraz się tam chyba wybiorę, bo to było... to było tutaj gdzieś. Dobra, przeniesiemy się z powrotem do Volta. Podejdę oczywiście tutaj szybciutko, zobaczę, może się uda. Już, bo dokładnie nie pamiętam, czy były potrzebne dwie te kolby kukurydzy do bourbona, czy tylko jedna. O, no można zrobić. Można zrobić whisky. Nie wiem, która jest cenniejsza. Tutaj jest... Bourbon chyba jest cenniejszy, bo jest 7. Zrobimy sobie bourbona. No zobaczymy. Nie wiem, co tutaj... Bo z biegiem czasu tutaj jest napisane, że się robi alkohol, ale jak to trzeba teraz? Zaraz zobaczymy, czy... Bourbon, Gärungsfest, czyli trzeba będzie... Reift, czyli on dopiero dojrzewa. Gdzie to? Trzeba poczekać tutaj na to, aż on dojrzeje. No dobra. A tak wygląda. Okej. 167. Sporo rzeczy tutaj niestety noszę. Bardzo dużo. Verdorben ist Fleisch. Trzeba by wyrzucić jednak. Gemyse też mi się zepsuło. Myślę, że tutaj można zrobić trochę jedzenia. Sporo to są takich fajnych rzeczy. Proszę, Klingenkorn zupę jeszcze można zrobić. Stek. Z Mireluka. No dobra. No i co? Trzeba byłoby przejść się tutaj, myślę. Tutaj jedna z takich misji będzie do zrzutu. Te protektrony, jak widzieliście w nagraniu, one dają drewienko, można z nich pozyskać. Czy tu podejdzie do nich, to czasami dają drewno, jeżeli mają. Holzfäller, Protektor, Bild, Holzfäller, Arbeit, nicht an billige menschliche Arbeitskraft, verlieren, transferieren, überschüssigen Holzbestand, attraktives Holzprodukt, nicht verfügbar. No, ten akurat nie ma.
też nie jest tak, że za każdym razem. No tutaj też można po prostu zebrać i tyle. Jest bardzo dobre miejsce na pozyskiwanie drewna. Chyba, wiecie co, weźmiemy sobie Rat Away'a. Tutaj są psy. A widzicie, jak schodzi mu. Jest jeszcze jakieś są te psy. Podejdziemy do góry, bo myślę, że tu będzie. Ta antena jest tutaj dopiero. To jest kawałek drogi stąd. Całkiem sporaśny. Jest wieża. Po wspięciu się na nią, tu gdzieś powinna być, niedaleko, można sobie odkryć teren po prostu. Tylko tutaj są gule przy niej. No ale to je, mam nadzieję, że załatwimy. 30. Przynajmniej były. A, one się już zepsuły, bo tutaj były. A ta wieża jest tutaj. Tym razem zmienię już na ten pistolet. On, kurczę, jakoś lepiej mi się nim strzela. Już może to jest tylko. Lieblingsbesucherführer Dick Shale. In Appalachia gibt es eine ganze Reihe von historischen Wahrzeichen, die einen Besuch wert sind. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Philippi-Soldatenfriedhof erzählen. An diesem Ort hat das erste Gefecht des Bürgerkriegs stattgefunden. Erfahren Sie mehr über dieses wichtige Kapitel der Geschichte von Appalachia, als West Virginia noch zu Virginia gehörte. Besuchen Sie das Museum, um authentische Uniformen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu sehen, die im Bürgerkrieg tatsächlich eingesetzt wurden. Wir freuen uns auf Sie. No, to jest reklama właśnie tego miejsca. Jakbyśmy nie mieli, to prawdopodobnie nie odkryli go wcześniej, to myślę, żeby na mapie zostało naniesione, gdzie ono się znajduje. Bourbon. Bourbon się cały czas robi. O, tutaj jest ta wieża. Jak się do niej dostanę, to
to zrzut zrobimy, tylko ona jest, zdaje się, broniona. No widać tutaj przez protektrona. Kurczę, 3 strzały są potrzebne. O, ten nietrafiony. I co? Tutaj jeszcze jest wieżyczka. A może i nie ma. Ale zobaczymy. A może i nie ma. Co za pudło. A ten jeszcze tu stoi? Mr. Handy. Dobrze, że... To jest chyba jedna z łatwiejszych wieży do zdobycia. To już chyba mam. Tak. Zendeturn. Tą Zendeturn trzeba będzie po prostu naprawić. Można potem tutaj holoband. Zaraz to zrobimy, tylko tutaj sprawdzę co. Nie wiem, czy nie trzeba było z kolby go po prostu. Mało amunicji niestety tutaj. Co trochę może być problematyczne później. Fuzjonskern, proszę, leżał sobie, żebym go nie zauważył. Dobra, zrobimy sobie tak. Holoband. No i teraz powinien gdzieś tu się pojawić. Teraz zobaczymy. Tutaj będzie. Czyli tutaj, w tą stronę teraz trzeba będzie iść. Tutaj też jest jakaś misja z tym związana chyba. Chociaż... Wiem, że tutaj na początku było... W pierwszym sezonie, jak... Bo tutaj w pierwszym sezonie to byłem. No tu wiem, że jakaś misja też była z tym związana. Z tym miejscem. Jakiś quest poboczny. Teraz widzę, że nie ma. Stąd się da zejść? Chyba się da. Powinien lada chwila tutaj nadlecieć ten samolot. Tak myślę, to jest taki dron duży.
Tu w ogóle jest baza. Widzę, jakaś fajna postawiona. No, ta baza to jest konkretna. Też bym chciał taką mieć. No, zobaczcie. Postawiona na takich... Teraz sobie ją zobaczymy, tylko gdzie tu jest ten... Ten drop. Jest trochę dalej. No tu widzę, że w ogóle jest też muzyczka. Zobaczmy, jak to wygląda. Kurczę, trzeci skill jest potrzebny, czyli tego nie zrobię, to pewnie zamknięta jest, szkoda. Wal się, nie będziesz w nagraniu miał swojej super bazy. No dobra, a ja szukam. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Kurczę, gdzie ten samolot wylądował? Może jeszcze nie ma go tutaj, zobaczymy. A tu jest, dobra, zobaczcie, będzie, tylko trzeba go... No, tak to wygląda, ten zrzut. No, zrzucił. To jest zamknięte, ale można go łatwo otworzyć, bo nie jest wymagany żaden poziom. Jeżeli jest tutaj gecakt, maczetę, no to możemy wziąć, tylko jesteśmy trochę przeciążeni niestety. Tutaj też jest Tyte di Aufseja. Fruchtbare Erde event. No to mi się wydaje, że tutaj robiłem wielokrotnie ten event. Co najmniej dwa razy. Także chyba sobie go podaruję. Już teraz. No. Aczkolwiek zawsze punkty dodatkowe, ja wiem, nie wiem czy to... Pamiętam, tu byłem na pierwszym albo drugim levelu, jak tą misję robiłem pierwszy raz. No dobra, gdzie dalej? Można by było, myślę, że... tu jest... Tekforschung. Bergflusshütten. Tu nie, w ogóle nie byłem, w tym rejonie. Nie znalazłem ich tu. Ale bym chciał tu się dostać w miarę szybko. No
dobra, to chyba podejdę teraz w tą stronę, tu gdzie mam iść, tylko jedna rzecz jeszcze, czekajcie, zajdę do... kościoła. Skoro już tutaj jestem dosyć blisko, widzę, że się niestety kończy mi znowu amunicja. Tam jest ten kościół, bo w kościele znajdują się werkbanki. Tu jest też opos. A z niego można zrobić coś do jedzenia. Od razu sobie machniemy chyba. Może nawet dwa będą? O, właśnie. Też drewno było. Coś jeszcze? To. Dobra, wszystko. Gdzie jest ten werkbank? Werkbank jest tutaj na zapleczu. Tutaj. Tu też jest browarnia w tym kościele. A stolik jest... czekajcie, gdzie on jest? Tam chyba. Dopiero. Chociaż tutaj w tej browarni można też... niektóre z tych broni. Rozłożyć. Ale tu na pewno był też... psia kość. To tak zabiję, bo... U góry nie, u góry to jest już wieżyczka, to chyba jednak nie. Była tylko ta browarnia. Już mi się wydawało, że ja tutaj stolik też przewidziałem. Znaczy to jest laborstacjon, to jeszcze co innego. By było zrobić Schisspulver też. Jest przydatny od razu do wytwarzania. To nie jest browarnia, jak to początkowo myślałem. A tylko koktajl z Wasser on chyba i dostarcza czasami. No proszę. Gdzieś tu na pewno były te stoliki do, kurczę, do wytwarzania produktów. Gdzie one były? Mi się wydawało, że gdzieś tu je widziałem. Strzelasz.
lubię tego gracza coś. Po co on się do mnie tutaj przyczepił? Idź sobie. Jakiego grzyba ty strzelasz? Do kogo ty strzelasz? No dobra. Idziemy w takim razie tutaj. A czekajcie, czekajcie, tu wrócę, bo... Willkommen auf der Farm der Zukunft von Vortech. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Abwehr auf. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Endered in parameter, to by trzeba było podejść i ten... Gdzie to było? To było tu. Tu jakoś trzeba było kawał drogi iść, wydaje mi się. Tutaj, czyli w drugą stronę. Ten koleżka mnie. Tutaj chcę wykołować. Dobra, idę do góry, tutaj wejdziemy, rozwalimy resztę. Stali z tego będzie. Stali, aluminium. Willkommen auf der Farm der Zukunft. Zawsze wpadnie. No nie dużo, ale zawsze trochę.
te. Co to jest za... Nie wiem, strasznie duże. Ja, jak będę się tak rozdrabniał, nigdy nie zrobię tego głównego wątku tutaj, bo chcę go dokończyć jednak. Czyli przenieść się... No tutaj trafić w końcu. Przynajmniej kawałek, żeby przejść. Bramin. No, z tego można by zrobić fajne mięso. Jedzenie, ale teraz też nie ma czasu, widzicie. Tutaj można sobie chodzić, tak właśnie, tu zajść, tam zrobić, samemu wymyślić sobie, co danego dnia wykonywać. Nie ma tutaj żadnego takiego obowiązku. To jest taka wielka, duża piaskownica, w której się po prostu różnymi questami można bawić. Shit. Już tutaj dużo tych psów mnie obskoczyło. No ja właśnie nie wiem, czy robić z nich potrawki? Chyba tak, bo potem brakuje jedzenia. Jak już je tu mnie zaatakowały, to by trzeba było przejść się z powrotem. Tu niedaleko jest. Jestem akurat przeciążony niestety. Czy to daleko? Nie, daleko nie. To jest zaraz tutaj jest ten... ta kuchnia. Dobra, tu mamy. Jeszcze. Wszystko. Chyba tak. Podejrzewam, że... Nie, już nie jestem. Nie ma przeciążenia. Nie ma, jest równo. Ale dalej brakuje... mi werkbanku tutaj, żeby te rzeczy przerobić. Niestety. Bo tutaj chyba nie było, nie? Tutaj nie widziałem. No nie, tutaj nie ma. Wydaje mi się, że gdzieś był na zapleczu, ale... O! Tu był na zapleczu. Właśnie. Waffen Clydu to też nie. No to można by było. I to wydaje mi się, że też. Dobra. Okej. Okay. To wygląda. Idziemy w tą stronę. Ale tu bym wolał iść drogą, powiem szczerze. To gdzie jest ta droga? Po lewej stronie jest. No dobra, tu są już tereny, których w złą stronę idę. W tą mam iść przecież.
Czyli jak? Tutaj? Tu jest jakiś most. Dobrze ja? A, dobra. Czyli ja muszę iść, widzicie? Nie, no tutaj. A tutaj nie jest oznaczone to. Ojej, faktycznie, teraz już widzę. Przecież to jest u góry. Dobra. To musimy się dostać. Już nie będę tu wchodził, po prostu się dostanę na drugą stronę, na przewaj tutaj przez tą dolinę. To była wielka rzeka kiedyś pewnie, teraz to już wyschło koryto tylko jest. W dodatku jest zniszczone, ale tu mam nadzieję, że podejdziemy do góry. Że podejdę. Nawet słychać naprężenie na tym moście, jak on pracuje tutaj, jak się go mija. Naprawdę udźwiękowienie to jest na bardzo dobrym, bardzo wysokim poziomie tej gry. Dobra, co my tutaj mamy? Wildgule. Chyba już więcej nie ma. Tutaj w akcję, a nie zauważyłem. Trzeba było szybko zmienić broń. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy 4, 5. Możemy z tego trochę powalczyć. Jak to wygląda? Bym chciał się dostać, tylko że tutaj zejdziemy do tej drogi, zejdę do tej drogi tu po prostu. Tutaj psy też łażą, ale daleko są. Naprawdę daleko? Tak. No, to już jest faktycznie to miejsce, tutaj kiedyś dotarłem, ale potem się zawróciłem. Tutaj mamy nowe, zupełnie nowe miejsce. Tutaj jest taka, ona się nazywa jakoś też tą, nie pamiętam jak, ale zaraz zobaczymy. Kurczę, znowu mamy quest. Dass Sie sich unsere ureigene Riesenteekanne anschauen. Eine der vielen Attraktionen hier in Appalachia. Ich bin Ihr demütiger, aber enthusiastischer Gastgeber, Charles. Matko, ile osób naraz gada? Ob das bedeutet, dass mein Spezialtuch und Kürze
uns. Ich würde Ihnen ja eine äußerst köstliche Tasse Tee servieren, wenn ich doch nur mehr Honig hätte. Vielleicht könnten Sie ja welchen besorgen. Ich brauche bitte 10 Einheiten Honig. Weniger ist unzureichend. Meine Güte, das ist ja in letzter Zeit ein Wetterchen, was? Trzeba obronić te miejsca, z tego co widzę. Tutaj oni podchodzą, do tych punkcików jest jeszcze jeden, gdzieś tutaj na końcu. No też chyba tutaj nikogo nie ma. To jest ostatnia, trzecia fala. Zamle Honeś też jest. A Honeś to ja powinienem mieć tutaj tyle, podejrzewam. A jak nie, to wyciągnę z mojej tej. Poseidon Craftwork odkryłem. No i gdzie jest ta trzecia fala? No i tym sposobem stałem się posiadaczem aparatu fotograficznego. I mamy misję sfotografować jakieś pamiątkowe miejsca. No i to trzeba będzie też się tym sobie zająć. Tylko najpierw trzeba naprawić ten aparat. No to mówię, że tutaj się nie da zrobić, słuchajcie, tak od razu. Meine Lagerkiste jest. Super, tylko że jeszcze coś bym tu mógł wrzucić. To na przykład... O kurczę, też nie mogę. Po prostu wyrzucę niektóre rzeczy. To na przykład... wyrzucić trzeba. 177, no i trzeba będzie... Myślę, że się udać do obozu po prostu, żeby naprawić sobie ten aparat fotograficzny. A stąd można kontynuować potem dalsze tutaj zwiedzanie. Dobra, i tak zrobimy, bo to już długo trwa. Jeszcze sobie tylko naprawimy aparat, to wam pokażę, jak on wygląda.
Albo może w następnym odcinku to zrobię. O, to byłoby chyba lepsze rozwiązanie. Dobra, to słuchajcie, ten aparacik sobie zrobię już w kolejnej części. Teraz po prostu tylko się położę już tutaj, bo się zmieszka. No, skakuj kolego do łóżka. I wam dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Hej, hej.